Dziś słów kilka o człowieku, który się nazywa Bartosz Wierzbięta. Kto to taki? Według Wikipedii jest to tłumacz języka polskiego, dialogista oraz reżyser dubbingu. To jemu właśnie zawdzięczamy Shreka po polsku między innymi i kilka innych tytułów, które wam teraz podam. Oczywiście oprócz Shreka. Potwory i spółka, Asterix, Obelix, Misja Kleopatra, Lilo i Stitch, gdzie to jeszcze mamy? Kung Fu Panda, Madagaskar, Czerwony Kapturek, Historia Prawdziwa, Kurczak Mały, Rybki Sferajny, Nie masz tak czasem, że aż chcesz coś zrobić? Nie. Ja tak samo. To wszystko w porządku, grzeczne były? Tak, aniołki rzucały się kamieniami, tak jak zawsze. Świetnie, świetnie, doskonale, doskonale. Zaraz będzie ciemno! Gdzie reszta? Potopili się. Co? Wujek? Wujek i wujek? Ciocia i wujek? I wujek też. Filmów, tak naprawdę, do których układał, gdzie reżyserował dubbing, jest mnóstwo. Cała lista, tutaj będziecie widzieli, będą się pojawiały plakaty. Ale tak kiedyś, pamiętam, gdzieś coś przerzucałem kanały i utknęło mi. Mówię, znam to. I potem się okazało, że latać każdy może, trochę lepiej, czasem trochę gorzej, czy zainwestuj w TikToki, bo ci jedzie. To jest wszystko on, są wszystko jego pomysły. A to są już w tym momencie powiedzenia, które używamy na co dzień. I nieźle, no bo pomyślcie, jak się może zacząć kariera dialogisty, jak to się właśnie mówi. Zaczęła się standardowo, wydaje mi się, w tym zawodzie. To znaczy był lektorem, nie myli spokojnie, nie myli z Krystyną Czubówną, na kanale Planet, czyli kanał przyrodniczy, tak to było. Potem nagle jedna, druga, trzecia fucha, mała, większa i potem nagle w tym momencie już jest reżyserem dubbingu, czyli już niekoniecznie musi układać co, gdzie, jak, tylko on w tym momencie wybiera aktorów, ciach, układa, montuje, wszystko w porządku, gra, wszystko gra i trąbi, tak jak zespół kombi, albo jakoś tak. Ha! Walka na poduchy to nie jest sport dla mięczaków! Trąba jeża! Te poduszki są wypchane pisklętami! Wpadam, łapię pingwiny i robię. Ja chcę wpaść! Nie chcę ich łapać! Cicho! To ja! Niestety niewiele można powiedzieć o Bartoszu. Wikipedia wszelkiego rodzaju innego źródła milczą, aczkolwiek spokojnie, znajdziecie go na Filmwebie, na Stopklatce oraz na dubbing.pl, więc jeżeli chcecie więcej informacji, tam wchodźcie, zobaczcie co, gdzie, jak i kiedy, ale tak się zastanawiam, jaka to musi być fajna fucha, że człowiek przychodzi do pracy, przychodzi do roboty i zastanawia się, okej, co dziś powie ogr do osła? I jeszcze, żeby to było fajne i śmieszne i zabawne. Z jednej strony fajna, a z drugiej troszkę z grozą wieje, bo pomyśl sobie, okej, wymyślasz to i wiesz na przykład, że będzie twoje rzeczy, będzie mówił Zamachowski, że tam będzie Jerzy Sztur. Tak, jeszcze nie dość, że musisz wszczelić się w to, jak są poruszane usta, jak jest zrobiona animacja. A w Ameryce mają łatwiej, bo tam nie ma żadnego dubbingu, jeżeli powiedzmy jest produkcja oczywiście amerykańska i tam koleś mówi, do tego co koleś mówi dopiero jest zrobiona animacja, więc super, ekstra elegancko. A tutaj wymyśl to, ma być dobre, ma być śmieszne, zabawne. Jeżeli jest wkomponowane w naszą kulturę, jak na przykład latać każdy może, to jest jeszcze fajniej, to jest jeszcze ciekawiej. A dodatkowo musisz pamiętać, że to zagra Sztur, że to zagra Zamachowski, wiedzieć jakie są ich predyspozycje głosu, jak oni mogą powiedzieć, zaśpiewać, wysoko, nisko i tak dalej, kogo mogą zagrać, a kogo nie. Nie była ta sprawa, co nie? Także nie wiem, czy on najpierw tworzy to, co oni powiedzą, czy on najpierw mówi, kurde, będzie ten mówił, więc ten. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jeżeli wiecie, piszcie jak to jest, bo ja sam jestem ciekaw, naprawdę. O, wiesz, to mógłbyś wreszcie zacząć spać w gadkach. Ośle! Wynocha mi stąd. Niektórzy nie wiedzą, co to potrzeba prywatności. No dobrze, to jazda! Ciąg dalszy historii. Ta-da! Czy Shrek zasiądzie na tronie za siedmiu grogrodów? No właśnie. Z mojej strony to już wszystko i widzimy się za miesiąc. Cześć.